Witam Państwa najserdeczniej. Jesteście w czarownym miejscu. I wieczór też będzie niezwyczajny, ale nie uprzedzajmy faktów. A na razie trochę, prawie że definicji o neurobiologii, która, jak wyczytałam, jest jedną z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych nauk. Odpowiada na pytania, na które tradycyjnie odpowiada filozofia, psychologia, nauki społeczne, teologia, no i kabaret. Chyba tak. Proszę Państwa, przed nami neurobiolog, biochemik, psychofarmaceuta. To nie farmakolog. Ja cholera, farmakolog. Wiesz co, kupowałam się w aptece, co się teraz pani magister mi sprzedawała. Nie, ja wiem, bo ty jesteś od narkotyków. Tak, już zależy. Tak. Proszę Państwa, wspaniały profesor, niezwyczajny, ale zwyczajny, ale nadzwyczajny. No, komplementować nie będę patrzył. Sami zobaczycie. Ukończył dwa fakultety Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny. Matki z chem, tak. Proszę Państwa, członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Byłam, ach, cóż to było, to nie był doktorat honoris causa, to był cudowny happening w wykonaniu honorowego doktora. Również doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nie byłam zaproszona. Jeden z najczęściej cytowanych naukowców polskich. I co, proszę Państwa? Prowadzi blog Piękno Neurobiologii. W styczniu tego roku został laureatem nagrody Krakowska Książka Miesiąca za książkę Mózg, fascynacje, problemy, tajemnice. Do nabycia chyba tu będzie, prawda? Też ta książka. Proszę Państwa, Jurka znam od zawsze. Człowiek, który przy tym ścisłym umyśle tu podwójnie, prawda, nad umysłem pracuje, ma umysł własny, jednocześnie sztuki piękne kocha i piękne sztuki, to swoją drogą, to jest inna sprawa. Zna się na filmie jak rzadko kto. Wszyscy słuchali zapartym tchem, jak w klubie filmowym w Rotundzie przed laty, kiedy tam tylko właśnie zakazane filmy mogły być w klubie filmowym. On wprowadzał tematykę. I proszę Państwa, gdy Piotr Skrzynecki w latach 60. dostał paszport nieoczekiwanie i wyjechał do Paryża, któż tutaj był konferansjerem? Otóż to, proszę Państwa, to jest właśnie bohater dzisiejszy. Jerzy Adam Gracjan Betulani. Jureczku, byłeś tu konferansjerem. Któż lepiej poprowadził spotkanie z tobą, jak ty sam? Ale ja bym prosiła pana wydawcę twoich książek, bo wy już macie to przećwiczone, żeby zajął to miejsce. A ja zamieniam się w słuchacza. A, nie powiedziałam. W najgorszych czasach komuny Dom Profesorów, wtedy Plac Wolności, dzisiaj z powrotem Plac Inwalidów, Dom Profesorów, a tam się odbywają spotkania największych intelektualistów, artystów. Z jednej strony Milicja Obywatelska, z drugiej strony ubecja otacza go. Było bezpiecznie i te spotkania do dzisiaj się odbywają. Przychodzą wszystkie pokolenia, najznakomitsze w Krakowie. No tutaj wnuk Franio mówi, skąd mam pamiętać panią, szczerze mówię, przecież było coś 200 osób. Tak wyglądają urodziny Jerzego Betulaniego. I ja już milknę. Aha.
Oczywiście, Krzysiu, strasznie Ci dziękuję. Chodź, Krzysztof, i mnie ratuj, dlatego, bo w momencie, kiedy ja sam zacznę mówić, to nigdy nie wiadomo, gdzie się coś potoczy, ale wiem tylko, że Krzysztof to nie jest człowiek zwykły, to jest człowiek naprawdę niezwykły. Wiecie, on po prostu wie wszystko o starożytnej Grecji. To jest coś niesłychanego. Jak on mówi o misteriach eleuzyjskich, to tak to się chyba nazywa, to naprawdę nikt nie wie, w jaki sposób 1 200 000 osób, nikt nie wysypał tego, co tam było gadane. I Krzysztof właśnie, nawet Krzysztof tego dokładnie nie wie, chociaż mu jakimś papieżu, który też na tym był. Mówił, miał piękny wykład o religii bez księgi. W ogóle jest człowiekiem, który, no i właśnie pozwolił mi zaistnieć tą książką. Pozbierał takie różne rzeczy, prawda, moje, no i zaczął. Nie powiem, że bez profitu i dla siebie, prawda? Bo to, co tutaj mówi, że to jest ta książka tutaj, co mówiła Krzysia, to już oczywiście dodruk drugiego wydania, więc to też nie jest tak źle. Ale robił to wszystko nawet jako przyjaciel, a nie jako wydawca, który tylko ciągnął pieniądze z chudego literata. Kiedy ja mówię? Drogi Gracjanie. Więc to jest takie miejsce, jak się połapałem, gdzie wszyscy rzeczywiście sobie żartują, a czasem nawet dworują. Dziękuję za te wszystkie wstępy. Rzeczywiście powodem do spotkania właśnie w tym miejscu jest ta książka, która jest dziełem profesora Wyturaniego. Dlaczego tutaj postanowiliśmy również się spotkać z okazji jej narodzin. No, z tego powodu, który wyniknął już z odczytanego tutaj tak pięknie życiorysu profesora Wyturaniego, do czego jeszcze wrócimy, ale także z tego powodu, że piwnica w tej książce pełni dość ważną funkcję. Tutaj jest dość dużo najróżniejszego rodzaju rozmów, wywiadów, jakich profesor Wyturani udzielił w najróżniejszych mediach i pomimo tego, że rzeczywiście się w obecności wybitnego profesora, który zdaje mi się całkiem szczerze się otarł Nobla. Nie, no to są, to dokładnie takie same legendy, jak Krzysia, jak to mówię, to też zaczęła tworzyć legendy. Dobra, no to żyjmy legendami. No, świetnie, no, ale uścisnąłem rękę jednemu czy dwóm laureatom, no to jest o takcie, ale nie polskim. A ty myślisz, że co ja myślę, no, więc jak już się otarliśmy. No w każdym razie piwnica w tym niezwykłym życiorysie pełni bardzo ważną funkcję. I no, dziękujemy oczywiście za gościnę. Natomiast ja chciałem zacząć od takiego jednego kapitułu z jednego z wywiadów, gdzie ty powiedziałeś tak. W piwnicy pod Baranami przestałem bywać, gdy przechodziłem okres załamania. Jak patrzę na to zdanie, chciałem cię zapytać, kiedy ostatni raz byłeś w piwnicy? O Jezus! Dobra, no to w porządku. Nie, oczywiście wiem. Jak była promocja książki Joanny Oczachównej, która nie chciała tutaj przyjść, ażeby ze mną poprowadzić ten wieczór, co nie, pewno Państwo na tym zyskali, ale to było o tyle ciekawe, że Joanna rzeczywiście była, tak jak mi się wydaje, podobnie jak ja, na tym samym początku piwnicy, bo oczywiście jest mnóstwo legend na temat tego, co jak powstało, jest kilkanaście równoległych prawd, ale moja prawda jest taka, że idea piwnicy powstała, kiedy na moich urodzinach, o których wspomniała Krzysia, ale które jeszcze były na ulicy Garncarskiej, bo wtedy jeszcze był Urząd Bezpieczeństwa na Placu Inwalidów, spotkała się Joanna Oczachówna i Piotr Skrzynecki. Oni właściwie wtedy zaczęli sobie coś tam mówić i stąd wykrystalizowała się idea, żeby znaleźć jakieś miejsce, żeby robić różne fajne rzeczy. A był to rok chyba 54, a więc bardzo dawno i takich rzeczy nie było. No a więc to właśnie... Okay, dobrze, no bo o tyle popsułeś mi pytanie, bo myślałem, że powiem, że nie wiem. Nie, bo myślałem, że powiesz po prostu w 1954 roku, 7 marca, coś takiego, prawda? Ja wtedy bym zapytał... Dzień przed dniem kobiet. Na przykład. Ja bym wtedy zapytał, czy od tego czasu ciągle przeżywasz jeszcze okres załamania. A tak wygląda? Nie, no... Tak wygląda. Dobrze.
Nie, mówię o tym dlatego, że na jakimś ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy właśnie o tych okresach załamania i wtedy powiedziałeś mi, że nie przeżywasz takich... No, a w ogóle nie żądasz, żebym mówił prawdę publicznie. No więc o kogoś. Nie, ale, znaczy nie, pytaliście mnie wtedy, czy miałem w życiu jakiś wielki kryzys, taki przełomowy, żeby dusza zaszczepiała, żebym coś... Nie, takiego nie miałem, natomiast oczywiście to był taki... Tutaj brat mi zginął, coś zawsze było jakąś ciężką sprawą, prawda? No i uciekałem wtedy w naukę jako taką metodę. A to, co mówimy tutaj, moja wielka przyjaźń z Piotrem, która się zaczęła się, kiedy przyszedł nieznany, starszy, taki rozbeszony facet i powiedział, że jest naszym dowódcą warty na studium wojskowym. I po prostu nasza znajomość z Piotrem to jest znajomość z wojska normalnie, żeby to wojsko było gdzieś na tyłach Uniwersytetu Jagiellońskiego. I mówił, panowie, powiedzcie, co mam robić. Było takich dwóch partyjnych, młodych, tych, którzy natychmiast powiedzieli, z regulaminu, co mam robić. Chociaż na szczęście nikt nie przyszedł, my z Piotrem całą noc przegadali wtedy, no bo na warcie się nie spało i stąd się to wszystko zaczęło. I bardzo mi się lubili i właśnie taka ciepłota skończyła się, kiedy Piotr wrócił z Paryża i okazało się, że ludzie tak samo, niektórzy ludzie lubili, jak ja prowadziłem konferencję. I wtedy Piotra, jak gdyby u Piotra nagle zazdrość. Ale to po prostu piwnica była ukochanym dzieckiem, córką, matką Piotra. I Piotr po prostu, jak gdyby, to była taka osobowość, że oczywiście, no, on nie chciał tej piwnicy z nikim dzielić. I słusznie zresztą, bo gdyby dzielił, to nic by nie była. Piwnica dzięki Piotrowi stała się tym, on się ciągle rozwijał. No i to, co zostaje teraz w legendach, to jednak wszystko była prawda. Więc, ale a załamanie było załamanie na takim... rodzinnym, trochę tego, ten jest prawda, no różnie jakieś takie. Nie miałem poważnego załamania. Jeśli jedno zdanie poważnie można powiedzieć, to wydaje mi się, że Państwo, jeśli bylibyście czytelnikami uważnymi tej książki i tych rozmów, które dotyczą również piwnicy, spostrzeglibyście, że w tym momencie w gruncie rzeczy słyszeliśmy coś, co jest istotnym przypisem, bo tego, co powiedziałeś, w tej książce nie ma. Osobiście... Nie będę dziennikarzem mówił. No jasne. Dobra, do tego wszystkiego pewnie jeszcze wrócimy, natomiast takie pytanie pierwsze, które przychodzi... Napisałem sobie trzy, nie wiem, ale to pewnie nie zdążę ich zadać, bo jak słusznie było na początku, powiedziane, strasznie trudno jest być konferencjera i dużo lepiej byś się w tej roli sprawdził, więc zdaje się, że to się tak potoczy. Natomiast ja się zastanawiam po lekturze tych tekstów, na ile, jakby to powiedzieć, ile profesor Wetulani zawdzięcza Jurkowi Wetulaniemu z piwnicy. Pamiętasz, rozmawialiśmy na jakimś spotkaniu o dowcipie i o tym, gdzie dobry humor mieszka w mózgu, prawda? I jak gdyby pytanie moje dotyczy, na ile kontakt z piwnicą i wszystko to, co ona oznaczała przez te lata, kiedy tutaj byłeś, rzeczywiście mogło mieć realny wpływ na twój mózg i na drogę, jaką ostatecznie poszedłeś, że możemy się po tylu latach tutaj spotkać. Jesteś z takim epizodem w życiu, czy to był epizod nieważny, czy on był ważny, jakby to się powiedziało, również z naukowego punktu widzenia? Ja powiem, to był epizod zasadniczy, ale ja bym sięgnął troszeczkę wcześniej. Dlatego, że to zawsze się tak dzieje, że wszystko jest... kształtują jakieś zbiegi okoliczności. Ja zbieg okoliczności mój, który mnie doprowadził do... Pytanie, co mnie doprowadziło do piwnicy. A zbiegiem okoliczności, który mnie doprowadził do piwnicy, to była znajomość z Joanną Olczakówną, kiedy poznałem jej mamę i jej uroczą babcię, starą babcię Motkowiczową. I właściwie wlazłem w taki dom, który był domem intelektualnym. Ja byłem wtedy młodym biologiem i nie wychodziłem poza tą moją biologię właściwie. I żeglarstwo. To były moje jakieś takie pasje, trochę film, ale wszystko było takie płytkie. A tam nagle, tam się schodziła też śmietanka intelektualna właśnie tego okresu. Tam byli krytycy jak Flaszeń, poeci jak Nowak, dziennikarze jak Bratkowski, fantastyczni jacyś tacy porąbani reżyserzy jak Waldek Krieger. No ja się musiałem do tego, a miałem wtedy lat 16 czy 17, no to się musiałem do tego teraz dopiłowywać. I była fantastyczna biblioteka
bibliotekę, nie a pani Mortkowiczowa. I pierwszą rzeczą, którą złapałem, to dla ciebie pewno będzie ciekawe, złapałem Zielińskiego. I całe trzy tomy Zielińskiego, czy cztery, potem ją ona zabroniła, bo ostatni wymazałem masłem. No i tu się skończyła moja greka, ale już coś tam było. I z tego środowiska właściwie Joanna i to środowisko, które się mieściło, jak się nazywało, na śmietniku, bo tak się nazywał Dom Literatów, gdzie się dzień w dzień, od godziny 8 wieczorem do 12 w nocy trwały jakieś takie picia i rozmowy, ale zwykle na dość interesujące i rozwijające, i ta właściwa atmosfera przeszła do piwnicy. I tu na przykład to, co dla piwnicy, bo co było charakterystyczne dla piwnicy i co moim zdaniem piwnicę wyróżniało od wszystkich estradowych imprez, które wtedy były, jakieś tam Siedem Kotów, Pan Kurtycz, Stebnicka, jakieś takie. Natomiast piwnica miała dwie rzeczy, które obie tkwiły właściwie z tego porozumienia Joanny i Piotra. Po pierwsze, Joanna była mistrzynią kolażu. Ona lubiła łapać stare teksty i oglądać je na nowo, prawda? Jeżeli wszyscy pamiętamy, a to zrobione z kolei przez artystę, ponieważ dyrektor teatru w mieście N, prawda? Piękny tekst Piotra, to było normalne ogłoszenie o sprzedaży akcesoriów teatralnych w upadającym teatrze, prawda? A druga rzecz, która wynikała z kolei, to chyba właśnie przez dom Mortkowiczów, jak Państwo pamiętają, właśnie z Kamandryci, to dzięki wydawnictwu Mortkowiczu oni wiatr robili. I właśnie wielka polska poezja, ale to przede wszystkim byli właśnie z Kamandryci, prawda? I tu się znalazł Zygmunt Konieczny i muzyka, i to była zupełnie nowa rzecz. W tej chwili śpiewa się prawie wszystkie teksty, ale wtedy normalnie się śpiewało tylko teksty pisane przez tekściarzy. I tu nagle śpiewany Słoniński, czy śpiewany Tuwim, to było coś niesłychanego. Potem to jeszcze doszło do apogeum, kiedy zaczęła śpiewać Ewa Demarczyk, ale już przedtem, prawda, te wszystkie piosenki istniały, prawda? I to były, i ja sądzę, że to była ta atmosfera, która to kształtowała. A atmosfera była jeszcze fantastyczna, bo tu przychodzili, piwnica się stała miejscem modnym. Tutaj przychodzili, no trudno wiesz, w tej chwili wymienić, ja tu Skarżyńscy, Ajle, no cała piwnica była takim małym kwiatkiem rewolucji, który przez niektórych nienawidzony, prawda? Jonasz Stern, który się piekił o to, jak tu antykomuna rośnie, prawda? Ale mieliśmy też fantastycznych ludzi, straszliwie podzielonych między siebie, prawda? Mieliśmy świetnych aktorów, których z jednej strony i z drugiej strony, prawda? Jedni, którzy ciągnęli do Filipskiego, prawda? Drudzy, którzy ciągnęli w te bardziej właśnie, powiedziałbym sobie, humanitarne kierunki. Także i oczywiście to mnie kształtowało. To, że ja potrafiłem, rozwój intelektualny, który te pierwsze kroki były właśnie na śmietniku w domu państwa pań Mortkowiczowych, tak bym to powiedział, to potem się przełożyło na piwnicę. To było niesłychane przeżycie. Ja ciągle właściwie wszyscy mi mówią, że się zachowuję jak piwniczak. Jak jestem w świecie poważnych naukowców, ja po prostu nauki nie traktuję za nadto poważnie. To, co mówisz, to jest coś takiego jak, powiedzmy, stymulacja środowiskowa, tak? Natomiast mnie interesuje bardziej to, że ty tutaj kilka razy piszesz o tym trybie życia, jaki prowadziłeś. To znaczy, to polegało mniej więcej na tym, że może trzeba by zacząć tak jak w jakiejś polskiej komedii od wieczora, albo jak w Biblii, prawda? Biblia się zaczyna od chaosu. Tak, ale potem jest wieczór i poranek nastał, prawda? Wszystko się zaczyna. Więc powiedzmy, że to się zaczynało od tego, że przychodziłeś tutaj, prawda? Tu się działy różne rzeczy. Potem posilaliście się różnymi dobrami. Potem siedzieliście do... Większość płynnych, prawda? Potem czas upływał, była czwarta rano, prawda? Potem szedłeś do domu, ale mówiłeś zęby albo nie, kładłeś się spać, potem wstawałeś o 9, szedłeś do instytutu zabijać te swoje szczury, prawda? Rano na pewno. Rano, dobrze. Potem mordowałeś te szczury tam przez 8 godzin czy ileś, prawda? Potem wracałeś powiem, do piwnicy. Teraz jakby mnie najbardziej interesuje związek nauki i tego zabijania zwierząt z
z tym nocnym, z katowaniem ludzi, z katowaniem siebie, prawda, Nie, no to było po prostu, nie wiem, jak gdyby wtedy to akurat nie było coś w rodzaju Dr. Jekyll and Mr. Hyde, prawda, bo jeszcze to było ważne, że ja potem jak wracałem z instytutu, to tak samo po południu kładłem się, też spałem 2-3 godziny, czy 4, żeby na godzinę 9, tak, żeby na godzinę 9, ja miałem taki cykl życia, jak gdyby nie 24, tylko dwie 12-godzinne, dwa 12-godzinne półdóbki, powiedziałem. Rozumiem. Dobrze, ale cały czas, bo Państwo pewnie macie uzasadnione oczekiwania w spotkaniu ze słynnym neurobiologiem, że nam będzie mówił o naszym mózgu. Ja cały czas chcę Cię zmusić do mówienia o tym humorze i o tym, gdzie to mieszka w tym mózgu. I żebyś nam powiedział, że jesteś żywym przykładem na to, że jeśli będziemy się dużo śmiali, mamy wszyscy szansę na Nobla. Coś takiego, no nie wiem. Nie, mamy szansę, jeżeli chcemy być niedorośniali, mamy szansę na szczęśliwe życie oczywiście, dlatego że rzeczywiście ktoś powiedział, wydaje mi się, że Arystoteles pierwszy, że śmiech to jest coś takiego, co jest wyróżnikiem człowieka. Chociaż z drugiej strony, jak się widzi na przykład, w jaki sposób się zachowują małpy, czasami jak się drażnią z różnymi zwierzętami czy z ludźmi, to sądzę, że one też mają swoje poczucie humoru, tylko że oczywiście mnie tak samo... W ogóle poczucie humoru to jest strasznie śmieszne, strasznie ulotna sprawa, bo na przykład to, że spróbować przeczytać jakieś dowcipy w prasie, w magazynach z lat międzywojennych, to rzeczy tak nudne, tak straszne, to w ogóle nic nie robi. A jeżeli chcemy sięgnąć po najwyższą literaturę, to tragedie Szekspira nam wstrząsają. Ale jak Szekspir zaczyna się bawić tymi różnymi takimi swoimi wymyślankami, proszę Państwa, to naprawdę jest nudne, naprawdę nie jest śmieszne. A podejrzewam, że boki zrywali, prawda, ci tam 16 czy 17 wieczni widzowie, których bawiła akurat nie takie kalambury, które dla nas są praktycznie niczym. Natomiast faktem jest, że w naszym mózgu istnieją pewne ośrodki, które my możemy sobie, bo w tej chwili zrobiono kapitalną rzecz, której nie było przez ten czas, kiedy ja byłem w piwnicy, jeszcze długo potem. My w tej chwili możemy patrzeć, które części mózgu stają się aktywne w momencie, kiedy wykonują jakąś czynność. I my wiemy w tej chwili, które części mózgu na przykład zaczynają pracować, kiedy oglądamy obrazki dowcipne i kiedy nam się, kiedy się zaczynamy uśmiechać. I na przykład jest dość interesującą rzeczą, że inaczej reagują zazwyczaj kobieta, inaczej mężczyźni. Wygląda to, że kobiety mają subtelniejsze poczucie humoru i cieszą się bardziej dowcipem. Natomiast jak się ogląda dowcipy, jak mężczyzna ogląda te dowcipy, to w tym momencie zazwyczaj jest tak, że mężczyzna ogląda, a jak zobaczy niedowcipny, to wtedy się wkurza. A więc zupełnie inny sposób podejścia do takich historii. Także no, to samo się robi w tej poważne badania nad estetyką. My w tej chwili wiemy, że sztuka, znaczy my wiemy, ja mam głębokie przekonanie bazujące na już dość sporej literaturze, że sztuka to była to, co spowodowało właśnie, że z niby Neandertalczyka powstał człowiek, z kuzyna Neandertalczyka powstał człowiek, bo sztuka nas tak rozwinęła, ale wcale nie jestem pewien, czy tak samo to nie było i poczucie humoru, które jest rzeczą pewną, że dobry dowcip pobudza nam układ nagrody i my to też możemy widzieć. Są ludzie, którzy są zafascynowani dowcipami. Ja sam mam dwóch takich znajomych, którzy mi zaśmiecają komputer, przez to są olbrzymie ilości obrazków i tekstów. Niektóre z nich są całkiem śmieszne, prawda? I wtedy takie biorę i wykorzystuję potem w poważnych wykładach, ażeby potem nagle ludzie coś tam się zabawili. Ale wszystko jest związane oczywiście z tym. Dwa następne pytania zaczynają się od tego samego i mogą być w dwóch różnych kierunkach. Nie wiem, jak to zrobić. Mianowicie w nawiązaniu do trybu życia, jaki prowadziłeś w okresie piwnicznym, tak powiedzmy. Czy jest możliwe powiedzenie wykładu pod tytułem używki a sukcesy polskich neurobiologów albo używki, a polski kabaret? No, oczywiście, że tak. Tak, termin używka to już jest termin zupełnie tego, bo używka to jest na przykład kawa chyba jest technicznie używką, prawda?
podróżnie w narkotyku, prawda? Nie, no ja chciałem... I teraz ja mogę zrobić cały wspaniały wykład, jak kawa i herbata znakomicie rozwijała interes, prawda? Bardzo się cieszymy, ale są jakieś inne używki. No oczywiście, że no, używam bardzo wielu rzeczy, prawda? Także nie mówię w tej chwili na przykład, że ludzi traktuję jako używki, bo to w tej chwili. Natomiast, bo to mam nadzwa, to jest moja ostatnia używka, prawda? Znaczy nikt nie zaproponował takiego terminu towarzyskiego, ale poznałem moją ostatnią używkę. Natomiast, jeżeli chodzi ci o coś, co się nazywa narkotyki albo substancje odurzające, to jest, uważam, że jest to rzecz bardzo istotna, z tym, że to jest tak, że nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka. Ja powiem szczerze, że na przykład ja w życiu nie zdałbym matematyki na chemii, gdyby nie to, że uczyłem się na amfetaminie. Ale też chciałem powiedzieć, że wtedy jak człowiek był zmęczony i było za dużo, to szedł do pani doktor, a pani doktor przepisywała amfetaminę. Amfetamina wtedy była legalnym lekiem na wzmocnienie zmęczonego nadmiernym wysiłkiem i alkoholem, czymś tam umysłu, prawda? I po prostu ta psychedelina była bardzo popularna. Cały kłopot z psychedeliną i z amfetaminą zaczął się wtedy, kiedy ona została wycofana z rękospisu. W tym momencie studenci i intelektualiści zaczęli szukać czegoś, no i kto, i wtedy się znalazł słuszny dealer, który działa w zupełnie inny sposób, bo o ile lekarze zapisywali minimalne, ale działające dawki. Czystą, oczywiście było wiadomo skąd to się bierze, no to u dealera oczywiście to już to jest największe niebezpieczeństwo, dlaczego ja uważam, że nie powinno się niczego brać od dealera, nawet jak ktoś marihuanę pali, to powinien własną produkować, bo wtedy wie, że nie jest niczym zepsuta. Proszę Państwa, to jest dokładnie to samo co z alkoholem, prawda? W tej chwili nikt z nas nie pije podejrzanego alkoholu, chyba że jest tak pijany normalnym, prawda, że sięga po to. Ale też nie ma w tej chwili na przykład ślepoty pometanolowej, prawda, która jeszcze za mojej młodości dość często występowała. To jest kwestia stosunek do narkotyków. No, trudno w tej chwili mówić, ale to jest między innymi jedną z zasadniczych rzeczy, powinna być redukcja szkód, prawda? Ale wiecie, który narkotyk szkodzi, w jakich ilościach. Ja chcę powiedzieć tylko, że badania angielskie wykazały, że na wspomagaczach pamięci i takich środkach przeciwzmęczeniowych typu modafinilu, który w Polsce jest też dostępny wyłącznie na różowe recepty i tak dalej, to idzie około 60% stafu naukowego i prawdopodobnie 80% studentów na Wyspach Brytyjskich. A więc i to są ludzie, którzy to używają, prawda? Dużo biznesmenów. I to wychodzi to z sukcesem. Ci ludzie, ja akurat tego nie używam w tej chwili w pracy, bo zawsze w razie czego to gdzieś tam sięgam do kieszeni. Mój syn, który jest mały geniusz, przyszedł i powiedział, tata, ma tu tata coś takiego, tata, to jest droższe dwa razy od amfetaminy, bo kosztuje 4 zł, ale jest legalne. Nazywa się panak z Gizek i jak tata jest zmęczony, tata to wypija i tata przestaje być zmęczony. I rzeczywiście tak jest. To na pewno działa. Nie jest to placebo, bo człowiek jak sobie zmierzy ciśnienie, jak to weźmie, to żeby ciśnienie skacze, prawda, o 20-30 mm subartęci w górę i człowiek się czuje świetnie. Nie śpi, umysł się rozjaśnia. Ale na przykład jak muszę zrobić poważną recenzję, a już mi się nie chce, no to po co jest Red Bull, prawda? Dwa Red Bulle tak samo doskonale trzymają człowieka na nogach. Czyli ludzie, w tej chwili my żyjemy w takiej sytuacji, że my ludzie potrzebują pewnej, często pomocy dla przemęczonego mózgu. Teraz cała jest kwestia znalezienia sensownych środków. To, że są te napoje energetyzujące, są w tej chwili bardzo powszechne. Ja znowu nie mogę powiedzieć, czy za 50 lat będzie tak, że amfetaminę czy modafinil będzie można dostać podobnie jak, nie wiem, tam środki przeciw na rozwolnienie, na przykład w aptece, na tej samej tej, prawda, będzie, czy też okaże się, że Red Bull będzie zakazaną substancją, za posiadanie której zamiast puszki będzie szło na 3 lata do więzienia.
no bo nie wiadomo, jak losy się ułożą. Nie takie rzeczy się zmieniały za czasów mojego długiego życia. Także to jest oczywiście moje. Czyli na twoje pytanie, tak? Są pewnego rodzaju wspomagacze umysłu, my je nazywamy psychostymulantami. One ułatwiają, przyspieszają przebieg procesów umysłowych w korze mózgowej i one faktycznie pozwalają na lepsze, sprawniejsze przeprowadzenie czy wykonanie zadania. Jakie to środki? Właśnie od kawy poprzez Red Bulla po środki, które się uważa za środki niedozwyczajne. Są drugie, przy czym kłopot z tymi środkami jest to, że w momencie, że one równocześnie pobudzają nasz układ nagrody i ich branie powinno sprawiać nam przyjemność. Ale to nie jest taka prosta sprawa, bo w momencie, kiedy ja i moi koledzy braliśmy tą nieszczęsną psychedelinę, to nam żadnej to przyjemności nie sprawiało. Myśmy to po prostu brali, żeby nie zasnąć, żeby zdać. I też, natomiast ci ludzie, którzy biorą te substancje w celach rekreacyjnych, dla przyjemności, to oni się uzależniają. A teraz z kolei znowu można być bardzo liberalnym, ale ktokolwiek z Państwa widział osobę uzależnioną, to wie, że to jest straszliwe nieszczęście. I że trzeba robić wszystko, żeby takich nieszczęść unikać, żeby zmniejszyć ilość osób złapanych, że tak powiemy górnolotnie, w szpony na łuku. Ale metody, które się tu stosuje, powinny być właśnie takie, żeby były skuteczne i żeby nie robiły więcej szkody niż pożytku. I proszę Państwa, no my w tej chwili wiemy, gdyby to była stara piwnica, to ja bym Państwa nie widział, nie dlatego, że wzrok nie ten, tylko dlatego, że to po prostu byłby sino od dymu. Prawda? Przecież dym papierosowy w piwnicy, no normalnie, prawda? Przecież to było, przez okienko było czuć, prawda, na ulicy Świętej Anny, to bo wszyscy palimy. Proszę zobaczyć, bez wsadzania ludzi do więzień, bez jakichś takich tych, udało się doprowadzić do tego, że większość ludzi przestaje palić. I to nie dlatego głównie, żeby ci ludzie byli przestraszeni skutkami palenia dla siebie, tylko że ludziom udało się ludzi przekonać, że jak ja palę, to ja szkodzę tym, którzy są w pobliżu mnie. I mi się wydaje, że to była ta dobra metoda, ochydzenie, wysokie ceny i tak dalej, i tak dalej. To jest metoda wychodzenia z narkotyków. Wróćmy do drugiej części. Drugi typ narkotyków to są narkotyki takie, które powodują, że masz euforię i równocześnie jakby taki stan rozluźnienia, zasypiania i tak dalej. To będzie morfina i związki morfinopodobne. One, z tego co ja wiem, na pewno nie sprzyjają procesom twórczym, czy to artystycznym, czy to procesom konstrukcyjnym, inżynieryjnym i tak dalej. Ale na przykład zobaczmy, jak to wygląda z alkoholem. Alkohol teoretycznie należy tak samo do tych hamujących. On pobudza, dlatego że hamuje silnie, nawet hamuje ośrodki hamujące i dlatego jesteśmy tacy cudowni, prawie jest nam tak miło. Jak się tak przypatrzy, to większość pisarzy i malarzy mieli duży i nadmierny kontakt z alkoholem. Prawda? Alkohol, tutaj jak robiono badania na przykład częstość alkoholizmu wśród kobiet piszących i niepiszących z tej samej grupy społecznej, w tym samym statusie i tak dalej. Oczywiście znacznie więcej alkoholiczych było wśród piszących. I jak się przypatrzymy na biografię wielu pisarzy, no, tak to jest. Na przykład. A jeszcze inaczej, a teraz zobaczmy, jak mamy halucynogeny, bo w tą grupę można na przykład doliczyć tak samo haszysz i inne sprawy, prawda? Przecież cały ten klub haszynistów, prawda, Baudelaire, Dumas, Rimbaud, prawda, to wszystko to było na czymś, co było absolutnie obecnie zakazanymi albo niezakazanymi substancjami. Proszę zobaczyć, jak próby zrobienia takiej kategoryzacji tego, to przecież był Witkaczyk, który pisał. Czyli jeżeli chodzi o twórczość artystyczną, to czasami inspiracje czy możliwości mogą być dane przez właśnie tak zmienione stany świadomości. Ja nie mówię, że ja sam się w tej chwili obiektywny, bo sprawa polega na tym, że problem narkotyków zwłaszcza jest problemem tak naładowanym politycznie, że właściwie tutaj nawet uczeni nie są w stanie zachować obiektywizmu. Jest mnóstwo prac, które pokazuje, że marihuana
absolutnie nie szkodzi i są klasy tych, którzy wierzą, że marihuana nie szkodzi. Więc jak ktoś wierzy, to tak długo będzie podawał tak wysokie dawki w taki sposób i tak dalej, że zaszkodzi temu biednemu szczurowi albo coś takiego i będzie klasa, że marihuana szkodzi, prawda? Jak się widzi, w jaki sposób rzeczy są przedstawiane w prasie, po tym ta niechęć, ta narkofobia, prawda, ludzie mogą umrzeć z przedawkowania różnych leków. Jeżeli umrze ktoś z przedawkowania ekstazji, który jest podobno bardzo miłym takim narkotykiem, love drug, wszyscy się kochają o tym i tak dalej, to z całą pewnością będzie to odnotowane w prasie, jeszcze wywiady ze zrozpaczonymi rodzicami, bo to dotyczy młodych ludzi. Jeżeli ktoś umrze dlatego, bo wziął sobie za dużo ibupromu Maxa albo innych środków przeciwbólowych, o tym się w ogóle nie mówi. A ilość zgonów w Polsce związanych z marihuaną wynosi zero. Ilość zgonów rocznie związanych z wszystkimi nielegalnymi substancjami, łącznie z tymi najłatwiej zabijającymi, typu właśnie heroiny, morfiny, prawda? Ale tak samo mamy te myśli. Rocznie te dane sięgają po 270 przypadków śmiertelnych. Bardzo wiele, oczywiście. Trzeba tego unikać. Ale z drugiej strony, no to jest naprawdę stosunkowo niewiele. Na to się w porównaniu alkohol powoduje około 14 tysięcy śmierci rocznie w Polsce, prawda? Wypadki drogowe w tej chwili około 3,5 tysiąca śmierci, nie mówiąc o uszkodzeniach. Mamy zupełnie nieproporcjonalne podejście. A jeszcze na przykład właśnie, jeżeli jak David Nutt tak ładnie mówił, jedno na 10 tysięcy zażyć ekstazy kończy się poważnym uszczerbkiem dla zdrowia lub śmiercią. Ale wyjazd na koniu to 1 na 350 wyjazdów kojarzy się poważnym uszczerbkiem. Czyli jazda na koniku, tak popul, tak tego jest znacznie bardziej niebezpieczna niż ćpanie, powiedzmy sobie szczerze. A nikt nie wystąpi, żeby na koniach nie może, a chodzenie po górach. Pierwsze śmierci wśród moich przyjaciół, lat właśnie bardzo młodych, to byli wspinacze. Tak wesołych niż dobrze. No nie wiem, czy tutaj podejrzałeś, co mam napisane, ale w każdym razie... Nie podejrzałeś, bo jako filolog klasyczny napisałem sobie po łacinie. To słusznie, to bym nie zrozumiał. No właśnie. Właśnie. Nie, bo jednym z pytań, jakie sobie podałem, było to, że jak wiecie, oratorzy rzymscy wygłaszali różne sermones albo orationes, różne mowy i one albo były in, tam in pisonem, tak, przeciwko komuś, albo były pro. Więc ja sobie napisałem pro marihuana oratio, ale... To Radio Prima. Radio Prima, oczywiście. No i wyszło niespodziewanie poważnie, ale oczywiście czujemy się... No bo jak już dajcie profesorów... No nie, oczywiście, tylko że szczerze mówiąc, ja jeszcze raz chcę wrócić do tego pytania, które próbuję czwarty raz zadać. Ile żeście pili? Znaczy, jak to jest w ogóle wszystko możliwe? Także w perspektywie tego, co powiedziałeś nam przed chwilą, prawda? Oczywiście nawet tutaj słyszałem gdzieś z OFU komentarze, jak mówisz o paleniu, czy o piciu i twórczości, przychodzi nam oczywiście wszystkim na myśl pani Wisława Szymborska, która twierdzi, że nie jest możliwe, żeby istniał poeta, który nie pali, prawda? Więc czy umiesz jakoś to w swoim konkretnie przypadku, czy w przypadku środowiska, które wtedy reprezentowałeś, to ogarnąć w równie naukowy sposób, tak? Tylko niekoniecznie uciekając do Rembo. Dobrze. No mogę uciec, nie wiem, do Wieśka Dymnego, do Andrzeja Bursy, do różnych innych ludzi, do Piotra Skrzynieckiego. Można powiedzieć, że na przykład nie ulega wątpliwości, że dla części osób z naszej grupy akurat nie właśnie alkohol, którego dużo się piło, dla niektórych osób na pewno skrócił im okres aktywnego, twórczego życia i doprowadził do przedwczesnej śmierci. Zupełnie poważnie, prawda? To możemy powiedzieć. Ale inni albo pili mniej, albo byli odporniejsi, prawda? I w związku z tym. Natomiast w tym momencie, w którym się piło, było fantastycznie. I ja wcale nie uważam, wiesz, gdybym chciał sobie tak żyć możliwie długo, to zacząłbym po pierwsze przestać jeść. Po drugie, chyba bym żył dłużej, gdybym się dał wykastrować. Po trzecie, mógłbym jeszcze zrobić jakiś taki wysiłek fizyczno-martwiany i jeszcze coś takiego.
Tylko czy takie życie byłoby życiem sensownym i czy ono mogłoby być twórcze, prawda? Bo jeżeli człowiek jest zbytnio własnym zdrowiem, co jest hipochondryk, on nie ma czasu na twórczość, bo jest zajęty własnym zdrowiem, prawda? Papież Grzegorz XIV pewno, to był taki papież, który tak dbał o własne zdrowie, że wydał na lekarzy wszystkie swoje pieniądze. Jak jesteś w katedrze świętego Piotra, tam jest jeden taki prosty sarkofag, właściwie taka skrzynia bez niczego, to jest właśnie grób tego papieża, bo już nie było pieniędzy w skarbcu na porządny sarkofag, prawda? Ja nie wiem oczywiście, czy to jemu przeszkadzało, czy nie potem, ale... Być może, gdybym nie chodził do piwnicy, to może byłbym trochę nudniejszym uczonym i napisałbym trochę więcej mądrych rzeczy, które kilka osób by kiedyś tam przeczytało, bo kariera uczonego polega na tym, że się ma uznanie wśród grupki osób, o których nikt nie słyszał. Także to też tak może być, prawda? Nie ma było co innego i ja uważam, że mi się akurat nie udało świetnie, że tak powiem, wymanewrować pomiędzy oboma życzeniami. No więc o to mi chodziło mniej więcej, rzeczywiście bardzo dziękuję. Ten papież musiał być człowiekiem w gruncie rzeczy wielkodusznym, ponieważ zawsze mógł bazylikę sprzedać, nie? Nie wiem, jakie tam były konkretne układy, bo wiesz, czasami jak papież zanadto, pamiętasz losy papieża Hadriana II, pierwszy papież cudzoziemiec przed Karolem Wojtyłą, który chciał Rzym zreformować, a w szczytach renesansu, nagle przed taki porządny, żeby się umartwić i tak dalej. No to co z nim zrobił? No szybko go odczuł to, prawda? Więc były pewne możliwości, w ogóle czucie wśród papieży. Ja bardzo Państwu tylko chciałem powiedzieć, że bardzo żałuję, że pewno duża część Państwa nie było, bo o tej mojej książce, ta moja książka jest jeszcze tak, że była taka promocja, taki tryptyk jesienny i to tryptyk był poznanie, uczuciowość i cielesność. Uczuciowość jeszcze nie wyszła na wierzch, poznanie było w Kijowie, natomiast cielesność była w Kinie Mikro i tam pokazali mi z kolei Borowczyka, prawda, gdzie... I wtedy mogłem wrócić do roli prelegenta w dyskusyjnym klubie filmowym. Tak, muszę zdradzić Państwu, że jako prelegent akurat jak się tylko zaczął film, to jak wyszedł. No bo film ten poprzedniego nie oglądałem, żeby coś móc powiedzieć. A jak długo można patrzeć na pornografię waszych dziadków, a mojej młodości? Dobrze, proszę Państwa, ja tak myślę, oczywiście my Państwa kompletnie nie widzimy, znaczy ja właściwie nawet nie wiem, że tam ktoś jest. Jest, tak, więc oczywiście, no coś słychać, tylko nie wiem, czy to nie jest na przykład nagrane, ale na to się zaraz okaże. Więc Panie Profesorze, jeszcze raz dziękuję bardzo za w ogóle wprowadzenie, zaproszenie i wszystko inne. Panie Profesor i wszystkich Państwa zapraszam teraz do dalszej dyskusji, bo my tak sobie możemy, zdaje się, długo, tylko nie wiem też, czy to do końca dochodzi w tym miejscu. Proszę bardzo, czy ja mam dawać mikrofon jakiejś Pani? Nie, nie można. Michalina Toczanowska. Ja chciałam wrócić do wypowiedzi Jerzego przed parunastu minut, a mianowicie o używaniu amfetaminy w czasie studiów. I teraz ja sobie myślę tak, i to jest pytanie. Czy student, bo znam takich wielu, bo to jest pokolenie mojej córki, którzy już używają wszelkiego rodzaju speedy, przede wszystkim kokainę albo amfetaminę, jako że tańsza. I ponieważ część z nich jest pracoholikami, oni w to włażą na całego. To znaczy, to nie ma tak, to co mówiłeś, że tobie służyła amfetamina do tego, żeby pracować dzielniej, żeby być bardziej zregenerowanym, dobrze mówię? W karmazie. Dobrze. Zregenerowanym. A drugie pytanie jest takie, że jak mówiliście panowie o piwnicy, o tym, ile się piło, co się robiło, ile się paliło i tak dalej, to ja sobie myślę cały czas, nieustająco, już nie tyle o ludziach, którzy umarli z powodu
budy, narkotyków, w ogóle uzależnień chemicznych głównie, ale myślę o tych straconych talentach, o tych zaprzepaszczonych karierach, o tych zaprzepaszczonych rodzinach, do czego się zaliczam, bo nie ukrywam, jestem alkoholiczką, nie piję jakiś czas i dlatego ten temat mnie ogromnie przejmuje i zawsze w czasie twoich wykładów wsłuchuję się uważnie, tylko właśnie zastanawiam się, czy tutaj nie ma pewnej sprzeczności, no nie chcę tego nazwać zakłamaniem, bo to jest niegrzeczne, ale... To jest zakłamanie szczęścia. Nie ma dzisiaj marihuany, nie ma ekostatiku, nie ma konopi, które się hoduje w doniczce czy we własnym ogródku. To... no... Teraz to wszystko jest hodowane pod sztucznym światłem na nawozach, co podobno jak się palec włoży, to paznokieć zżera, gdzie są do właśnie do. No, że to jest z domieszką narkotyków. I ja znam wielu ludzi, którzy albo z tego wyszli, albo którym jako fundacja pomagamy wyjść właśnie z marihuany, która tak jak ostatnio mówiłem 6 października, 5 października na naszej konferencji, mówiłeś, że powinieneś sam to brać, bo to obniża ciśnienie, pomaga w zaśnieniu. Kałce oczne, oczywiście. Natomiast i samopoczucie. Przepraszam. Ja znam ludzi, i to bliskich mi ludzi, czy podopiecznych mi ludzi, którzy są uzależnieni od marihuany, która odbiera im wolę. I to jest najgorsze, bo alkoholik, śmierć w przypadku uzależnienia chemicznego to już jest no końcówka, wszyscy jesteśmy śmiertelni. Natomiast to, co właśnie marihuana czy haszysz człowiekowi odbiera, to dobrze mówię, władzę nad wolą? To znaczy każdy, powiedzmy tak, każde uzależnienie, a uzależnić się można od wszystkiego, odbiera oczywiście władzę nad wolą w tym sensie, że definicją uzależnienia jest to, że zachowanie poszukiwawcze substancji lub behawioru nagradzającego dominuje wszystko inne. Ja nie pamiętam. Ja biorę sobie i strzykam się strzykawką od koleżanki, o której wiem, że ma HIV-a, dlatego, bo muszę sobie w tej chwili strzyknąć i w tej chwili nie przeszkadza to, że mam bardzo dużą szansę, że sam złapię chorobę, która do niedawna była taką absolutnie śmiertelną i tak dalej. A więc uzależnić się można od wszystkiego i to zależy od charakteru człowieka. Taka najciekawszą pracą mojego znajomego psychiatry z Pragi, to była praca, w której on miał pacjentkę z depresją, maską tej depresji był ból, ona się skarżyła na bóle i on wobec tego postanowił urojone bóle leczyć urojoną morfiną i leczył ją zastrzykami z soli fizjologicznej, mówiąc jej, że to jest morfina i doskonale rzecz działała. Placebo działa bardzo silnie. To była rzecz zupełnie naturalna, zupełnie. Bieda zrobiła się w momencie, w którym psychiatra wyjechał na urlop, jak wrócił po 3 tygodniach, to pacjentka, bo czyli nikt jej nie strzykał, pacjent miał pełny zestaw odstawienia od morfiny, z wszystkimi objawami, bóle łydek, rozwolnienia, kłopoty z widzeniem, wypisz, wymaluj i oczywiście olbrzymia poszukiwanie zastrzyków, prawda? A nie było tam żadnej substancji. Rzecz była czysto psychiczna, tak jak mówię, psychicznie uwalniały się i pod wpływem zastrzyków naturalne endorfiny i coś takiego się zrobiło. A więc tego rodzaju historie, prawda, się zdarzają. Są ludzie, którzy uzależniają, o czymś nie mówi, od na przykład tabletek od bóli głowy skrzyżowej, prawda, gdzie w tej chwili nie robi, od środków przeciwbólowych, od różnego rodzaju leków przeciwdepresyjnych, prawda. Są to rzadkie przypadki. Może, ponieważ jest ta otoczka, że marihuana uzależnia, bo to jest jeszcze bardzo wiele rzeczy jest związanych z modą.
Natomiast chciałem powiedzieć, że z tego co ja wiem, do marihuany się robi dwa duże zarzuty. Po pierwsze, to twierdzą psychiatrzy, że epizody psychozy i początki schizofrenii występują u ludzi, którzy brali marihuanę. Po marihuanie pierwszy ten. Jest to problem dość poważny, ale z faktu, że ciągle liczba przypadków schizofrenii utrzymuje się na stałym poziomie, mniej więcej 1% społeczeństwa, mimo tego, że strasznie wiele osób w tej chwili połączonych z tym, co było użycia tej marihuany, wynika z tego, że marihuana nie może być sprawczą przyczyną powstania schizofrenii, a najwyżej tylko może szybciej przyspieszać jej objawy. Co tak samo jest oczywiście rzeczą złą, ale to nie jest aż tak wielką, prawda? A więc to są te niebezpieczeństwa. Natomiast zupełnie inną sprawą jest to, i to też nie było, lecznicze stosowanie marihuany, prawda, właśnie przy spastyczności zwłaszcza, gdzie to jest lek, jak się wydaje, nieoceniony, przy terminalnych bólach nowotworowych, tam gdzie już morfina przestaje działać. No jest szereg takich historii, gdzie, i teraz znowu tu się zrobiła psychoza społeczna, bo ponieważ morfina jest naprawdę niebezpieczna. Od morfiny to nie tylko, że wolę się traci, prawda? Alkoholik też traci wolę, prawda? Od morfiny nie tylko wolę się traci, ale się można umrzeć, można przedawkować, zablokować się środek oddechowy i tak dalej. Jest uzależnia znacznie silniej. Marihuana, badania porównawcze wskazały, bo to różne narkotyki po prostu powodują uzależnienie w pewnym procencie osób, które biorą. Alkohol na przykład, chyba tu wszyscy mają kontakt, czy mieli kontakt z alkoholem, mniej więcej 15% osób, które ma kontakt z alkoholem, może dojść do stanu uzależnienia i zostaje osobami uzależnionymi. Dla amfetaminy to wynosi 19%, dla nikotyny 30%, dla marihuany między 0 a 9%. Nikt nie mówi, że więcej niż 9%. Ale czy jest to rzadkie? Nie wiesz, w jakiej jesteś grupie? No, oczywiście, że nie wiesz, ale też jest pytanie, i znaczy ja odradzałbym ogólnie, mówię, no dobrze, nie palcie marihuany, zwłaszcza jeżeli nam zaczyna smakować, prawda? Ale to nie znaczy, że jeżeli ktoś pali marihuanę, to raczej poszedł na 2 lata do więzienia, prawda? Bo to go ozdrowi. Ja nie znam ludzi, którym więzienie ozdrowiło. A ja wiem. Ale może ktoś oczywiście zna. Co my to? Nie, są terapie prowadzone w więzieniach dla ludzi uzależnionych od narkotyków i od alkoholu. Słucham? Są terapie prowadzone w więzieniach... Terapie narkotyków. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy byli poddani terapii przez psychoterapeutów. Oni mówili, ja wolę pójść do więzienia, niż być męczony przez tego serwisę. Bo to jest tak, są psychoterapeuci, którzy się przyjmują, że to jest sposób leczenia, czy powoduje, że jest absolutnie dla pacjentów nie do przyjęcia. A zresztą naprawdę, jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, ale badania, jakie ja znam, ale oczywiście one mogą być tak, wskazują na to, że efekty, które marihuana daje, osłabienie pamięci i tak dalej, są efektami przejściowymi. Znaczy, jak się przestaje stosować, to efekt tak samo znika. Także mnie się wydaje, że istnieje, jeszcze ale jest. Ja nie wiem, to jest ta kwestia, gdyby istnieje w Polsce coś, co jest za narkofobią, nie tylko w Polsce. Klasycznym przykładem narkofobii to był wybuch narkofobii przy dopalaczach, prawda? Coś niesłychanego, nagle wszyscy tego, prawda? Ale my jesteśmy, w ogóle ludzie są, grupy, dużo jest elementów historycznych, prawda? Zamykamy tego do więzienia palaczy marihuanych, kastrujmy pedofilów, no i różne takie jakieś inne, prawda, małe zabiegi społeczne, które mają nas wprowadzić w krainę szczęśliwości. Ja chciałam tylko jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli dzisiaj, i to jest wiadome i stwierdzone, coraz młodsza młodzież, coraz młodsi ludzie zaczynają sięgać po marihuanę czy po haszysz. To jest szansa, że nie, znaczy, że nie wąchają klejów. Nie, ale i to jest pozytywne. Poczekaj, Julu, mówisz o jeżeli to jest czas ich szkoły, bo znam takich nastolatków, jeżeli to jest czas ich szkoły, oni po prostu przestają się uczyć. A jak przestają się uczyć, przestają chodzić do szkoły, zaczynają wagarować, zaczynają zdobywać nielegalnie kasę na towar,
że się tam wyrażę. I to jest no, cały proces bardzo... Ja, Małgosiu, już tak za dużo, żebyśmy nie zdominowali tej dyskusji. Ja zawsze mówię tak. Branie nadmiernych ilości różnego rodzaju substancji, nawet jeżeli są to lody kawowe czy czekolada, jest rzeczą szkodliwą. Należy starać się to ograniczyć. Młodym ludziom należy. Natomiast trzeba pamiętać, żeby środki, które się stosuje, nie były środkami, że tak powiem, przeciwprodukcyjnymi. Żebyśmy nie zachęcali, nie wpychali w coś takiego. Jeżeli komuś damy na przykład hasło nielegalności, dane, które ja mam, bo ja nie wiem skąd są twoje dane, prawda? Wygląda to na Gazetę Polską, ale miejmy nadzieję, że nie. Natomiast kolej, moje dane są też może z gorszego, bo Global Policy Office, które jest po drugiej stronie, prawda? Kasia Sendruch, Malinowska, ale dane na przykład tam z Portugalii pokazały, że po depenalizacji wszelkich narkotyków, łącznie z małymi ilościami morfiny i amfetaminy, zrobiło się to, że nie tylko, że się zaczyna zmniejszać liczba użytkowników, ale przede wszystkim przychodzą ludzie dobrowolnie na odwyk. W Polsce dobrowolnie na odwyk nie przyjdzie nikt, jeżeli nie jest do tego zmuszony, ponieważ w momencie, kiedy przyjdzie na odwyk, jest zakwalifikowany jako przestępca. Co gorzej w Polsce przy naszym wspaniałym prawie, że każde przestępstwo karne powoduje, że tracisz prawa wyborcze, bierne, powoduje, że raz facet złapany i skazany, nawet dobrowolnie poddający się karze, co sądy najlepiej lubią, za posiadanie skręta, nie może zostać posłem, senatorem, radnym, nauczycielem. I tu chciałem powiedzieć, że kiedyś mój wnuk przeprowadzał ze mną wywiad do gazetki szkolnej, w której mówił, no panie profesorze, co pan radziłby nauczycielowi, który nienawidzi swoich uczniów, jako neurobiolog? Ja powiedziałem, radziłbym, żeby zmienił natychmiast zawód. Ale, no ale jeżeli tak nie jest, ale wszyscy wiedzą, i dyrekcja wie, i rodzice, i uczniowie, to jest zły nauczyciel. A nie można go usunąć. Co robić? Ja powiem, polskie prawo daje ci możliwości. Podrzucasz nauczycielowi do kieszeni dwie działki amfetaminy i jak wychodzi ze szkoły, dzwonisz na policję. Masz sprawę załatwioną. I znowu pani oczy zrobi. To akurat był chyba zestaw marihuana do torebki akurat. Ale myśmy puścili, w książce jest. W książce jest. Także młodzież, młodzież przeciwko marihuanie, używkom i tak dalej. No właśnie, trochę nam w niespodziewanym kierunku się to potyczyło, ale tam pan od dłuższego czasu się lubię. Znaczy, większość rzeczy, które chciałem poddać w dyskusji już została powiedziana, ale chciałbym zaznaczyć, że w Polsce dopuszcza się legalne używanie alkoholu, który jest kwalifikowany na liście narkotyków jako narkotyk ciężki. Natomiast na Zachodzie na przykład marihuana, tak jak pan profesor powiedział, jest stosowana jako lek, więc w wielu przypadkach marihuana jako narkotyk jednak lekki na tej liście powinien być dopuszczony w wielu sytuacjach takich farmakologicznych do po prostu użytku. Natomiast zespół stawienny poalkoholowy jest dużo cięższy z tego co ja wiem po alkoholu niż właśnie po marihuanie. Oczywiście zespół po alkoholu odstawienie może doprowadzić do śmierci, no prawda, nieleczony, a z marihuany nikt nie umarł. Ta chyba, że podpalił się skrętem w łóżku, ale to znacznie więcej. Tym bardziej, że wiele diagnoz właśnie takich schizofrenicznych, znaczy kwalifikowanych pod schizofrenię, jest właśnie początkowo mylnie interpretowana, ponieważ właśnie występuje u wielu osób zestaw odstawienny, który jest bardzo podobny w pierwszych etapach do początkowych faz schizofrenii. Także to jest właśnie niebezpieczeństwo. Dlaczego dopuszczamy ciężki narkotyk do użytku powszechnego?
a nie dopuszczamy lekkiego narkotyku do użytku farmakologicznego. Ale proszę Państwa, błagam, czy już moglibyśmy, piękne neurobiologii, narkotyki też są piękne, ale to narkotyki może nie powinny zdominować tego, że neurobiologia jest w ogóle właśnie nauką, tutaj neurobiologia zachowań macierzyńskich, neurobiologia seksu, neurobiologia estetyki i kultury, to co jest mnóstwo jest rzeczy szalenie pięknych, jak nasz mózg, prawda, współpracuje, jak nasz mózg jest fantastycznym narządem i my sobie musimy uświadomić jedno, że nasz mózg nie służy wcale do myślenia, nasz mózg służy do przeżycia, to jak u każdego zwierzęcia. To jest organ, który ma służyć, żebyśmy możliwie jak najlepiej żyli. I dlatego bardzo wiele rzeczy, to nawet głupie rzeczy, służą przetrwaniu. Na przykład wszystkie prymitywne religie nie służyły poznawaniu świata, służyły tego, ażeby była spójność grupy, prawda? Żeby grupa zachowała swoją spójność i przez to mogła przeżyć, prawda? Walczyć o coś. I to jest coś takiego. I to są historie, które jak nasza neurobiologia i nasz mózg, on nie potrafi, znaczy introspekcja nic nie daje właściwie, bo mózg właśnie nie służy do myślenia. Mózg tworzy sobie pewne rzeczy i jak mózg sobie stworzy przekonanie, to z nim nie można walczyć, a mózg tworzy przekonania zawsze, jak sobie czegoś nie potrafi wyjaśnić. Były takie fantastyczne doświadczenia robione przez Freuda, gdzie Freud hipnotyzował pacjentki i potem im mówił, jak się pani obudzi, to proszę otworzyć w pokoju parasolkę. Potem pacjentka się budziła i otwierała parasolkę. I wtedy się Freud pytał, a dlaczego pani otworzyła parasolkę? Pacjentka nie wiedziała, że otworzyła dlatego, bo dostała takie polecenie. Ale zawsze znajdowała wyjaśnienie, w które święcie wierzyła. Chciałam sprawdzić, czy druty nie są krzywe. Wydaje mi się, że coś tam się przydało. Pogoda jest niedobra, chciałam sprawdzić, jak to działa. Zawsze była absolutnie pewna tego, że daje prawdziwą odpowiedź, która jest wynik i że w ogóle cała ta reakcja z otwarciem parasolki była reakcją racjonalną. A nie była reakcją racjonalną, bo odpowiedział na rozkaz, który ona nieświadomie przyjęła. I to, w jaki sposób nasz mózg na przykład przez takie rzeczy przeprowadza, jak nasz mózg każe nam tworzyć fantastyczne obrazy nieistniejących rzeczy, zależne od wiary. Ja w tej chwili nawet nie mówię o matkach boskich, pokazujących się na przykład na ściętych konarach drzew, jak była taka matka boska lechicka, ale przecież astronomowie rysowali cudowne kanały Marsa, prawda? Cudowna paroidolia naukowa. Także to jest ta rzecz, jak mózg jest piękny, a z drugiej strony jak nas może prowadzić na manowce. Także mi się wydaje, że to są rzeczy ciekawe, a oczywiście zmiany stanów świadomości też są interesujące, prawda? Też nam coś, na coś tam pozwala. To ty mnie pytasz o używki na początku i to przeze mnie, ja wiem, Aniel. A co my zrobimy, jak będzie następne pytanie też o narkotyki? Masz pomysł? Nie. Żeby państwa... Liczymy po prostu na dobry gust publiczności. Tywica zawsze miała dobrą publiczność. Dobrze, to ktoś tam się z tyłu... To ja niestety będę przedstawicielem publiczności, która nie ma dobrego gustu, ale mam pytanie. Moje pytanie jest bardzo proste i konkretne, więc być może dzięki niemu zdołamy się po prostu wydobyć z tego tematu. Bardzo proste się spytam. Czy regularny użytkownik marihuany ma poważne powody do obaw o swoją pamięć i o szybkość myślenia, czy sprawność myślenia? No to pytanie właściwie nie mogę odpowiedzieć, ponieważ właściwie nie było takich badań. Powinny być robione badania kontrolowane, jak to wygląda. Badania, jak powiedziałem, badania u zwierząt wskazują na to, że nawet przychodzi do obniżenia zdolności kognitywnych, te rzeczy się zmieniają, przestaje występować po okresie, nawet nie tak długim okresie odstawienia. Problem, który może być komplikowany u człowieka, to jeżeli sobie zrobimy psychiczne uzależnienie od marihuany i będziemy ją brać stale, no to wtedy to jest dokładnie to samo, czy chroniczny użytkownik alkoholu może mieć o swoje świadomość jakieś problemy.
ale badań niestety, ja sądzę, że gdyby zrobiono takie badania, to ochotników do badań, zwłaszcza w grupie eksperymentalnej i niekontrolnej, byłoby bardzo tak, nie mogę po prostu jako naukowiec, nie mogę powiedzieć, bo nie mam, nie ma, chyba nie było robionych takich doświadczeń. To jest doświadczeń. Chyba jedyna, tak naprawdę, moim zdaniem, przynajmniej ciekawa kwestia, jeśli chodzi o... Tak, bo ciekawą jest rzeczą tak samo, że jeśli się robi takie badania, na przykład u ludzi, to wtedy to normalnie, normalna praca naukowa polega na tym, że bierze się pewną grupę osobników, ludzi czy zwierząt i losowo poddaje się je albo zabiegowi normalnemu, albo zabiegowi kontrolnemu, prawda? I wtedy wie. U człowieka nigdy nie wiadomo, na przykład jak obserwujemy jakieś populacje, czy są to preferencje na przykład środowiskowe, preferencje jakieś inne. My wiemy, jak są straszne kłopoty z badaniem alkoholików, z rodzin alkoholików, dlatego, bo nigdy nie wiemy, ile tam jest genetyki, ale tam jest zwyczaju, prawda? To się szuka gdzieś tam badania na rozdzielonych bliźniętach i tak dalej, czego jest mało dlatego, bo no, nasza etyka nie pozwala nam po prostu brać grupy dzieci, prawda? Odbierać rodzicom i robić na nich doświadczenie. No, Mengele był ostatnim takim, prawda? Niespecjalnie poważany. To też naukowo okej. To ja mam jeszcze jedno pytanie w takim razie. Cały czas pan profesor mówi o uzależnieniu psychicznym, a co z uzależnieniem fizycznym? Jak to się ma do właśnie jedno do drugiego? Jak psychika wpływa na fizyczność, na uzależnienie jedno, na uzależnienie drugie? Uzależnienie fizyczne występuje wtedy, kiedy substancja wchodzi w procesy metaboliczne i albo tak działa, że powoduje nasilenie lub zwolnienie jakichś procesów metabolicznych. Na przykład przy uzależnieniu od morfiny po prostu organizm, żeby przy chronicznym stosowaniu morfiny są osłabione pewien dział neurotransmisji. Pewne sygnały są osłabiane. Wobec tego organizm zaczyna to kompensować zwiększoną aktywnością w tym kierunku i w warunkach, w których jest morfina, ta nasilona aktywność doskonale tę rzecz kompensuje. W momencie, w którym morfiny nie ma, ten cały mechanizm jest ciągle bardzo rozchuchany, rozbudzony, produkuje więcej. I wtedy mamy objawy, które nie są objawami psychicznymi, tylko właśnie to mogą być właśnie bóle, właśnie na przykład no, morfina normalnie będzie powodowała spadek perystaltyki jelit. To wiadomo, kropli naziemcowe doskonale, prawda, czy laudanum doskonale służyło przy wszelkiego rodzaju biegunkach i tak dalej. Osoba, która używa morfiny, ma wobec tego przyhamowaną akcję jelit, ale organizm powoduje, robi coś takiego, żeby to przewalczyć. Wobec tego te jelita są normalnie bardziej kurczliwe, tylko hamowane przez tą dawkę morfiny. W momencie, kiedy morfiny brakuje, no to wtedy zaczynają ciężkie biegunki, łącznie z odwodnieniami, co jest typowym objawem uzależnienia fizycznego. To samo może być, to samo jest z alkoholem, prawda? To samo jest w ogóle te substancje, które hamują coś. Bo właśnie dlatego nie ma uzależnień fizycznych od stymulantów. Stymulanty to natomiast te substancje, które hamują coś, to one są naturalne reakcje organizmu, powodują, żeby organizm funkcjonował. W momencie, kiedy czegoś brakuje, dochodzi do tego. Alkohol normalnie trzyma, brak alkoholu mamy delizm kręcy. I teraz co jest ciekawe, że my możemy zrobić uzależnienie na przykład fizyczne bez psychiki. Nawet na narządzie izolowanym szczura my potrafimy uzależnić takie, powiedzmy, jelito szczura, czy powrózek nasienny szczura, potrafimy uzależnić od morfiny. Także on po prostu potem będzie inaczej reagował. Także uzależnienie fizyczne i zasadniczo, jak gdyby są to dwie równoległe rzeczy. Ale trzeba sobie pamiętać, że przy tym, dlaczego sięgamy po substancję uzależniającą,
Robimy dlatego, bo chcemy między innymi zwalczyć złe skutki abstynencji, która występuje przy uzależnieniu fizycznym, prawda? I to jest w ogóle z narkotykami, właśnie takim narkotykiem, który używałem masowo i byłem uzależniony, to oczywiście była nikotyna, prawda? I ja wiem, że w którymś momencie ja paliłem nie dlatego, że mi palenie sprawiło przyjemność, tylko dlatego, że nie palenie było dla mnie stanem tak nieprzyjemnym, żeby się doprowadzić do normalnego stanu, prawda? Brałem papierosa. Jeszcze gorzej to jest właśnie z tym, że nikotyna znowu, ona zwykle nie powoduje takich różni fizycznych. Czyli powiem sobie, istotą, esencją uzależnienia jest uzależnienie psychiczne. Co ważne, osoby, które otrzymują morfinę jako lek przeciwbólowy, zazwyczaj nie uzależniają się psychicznie od morfiny, chociaż mogą być od niej uzależnione fizycznie. Bo esencją uzależnienia i tym, co jest kłopotem, to jest to właśnie, że ma się ten straszliwy ciąg na narkotyk. Straszliwą poszukiwanie, zachowanie poszukiwawcze dominuje wszystko inne. I to nam zmienia psychikę. Nie jest ważne to, że mnie brzuch na przykład boli, czy że mam biegunkę, jak nie mam morfiny. Ważne jest to, że jestem gotów zabić, żeby zdobyć morfinę, jeżeli mam możliwość. I to jest to, dlaczego społecznie narkotyki są groźne. Z drugiej strony wszystko zależy od warunków, prawda, w jakich rzecz się odbywa. W momencie, kiedy jest łatwy dostęp do narkotyków, można narkotyki używać przez długi czas bez specjalnych kłopotów. Na przykład środowiska medyczne, tam dość często występują uzależnienia od morfiny, ponieważ tamto środowisko nie ma kłopotu ze zdobyciem morfiny. Ani nie angażuje się dużo pieniędzy, ani nie robi się przestępstwa, prawda? Przynajmniej teoretycznie tak, ale praktycznie coś podbiega się trochę tej morfiny i można spokojnie przy tym być. I wtedy są ludzie, którzy przez lata biorą tą morfinę, prawda, funkcjonują normalnie. Teoretycznie właściwie można powiedzieć, no co nam by to szkodziło. Bardzo wiele substancji, tylko dlatego, że to jest nielegalnych, jest substancjami bardzo szkodliwymi. No mnie poszliśmy w uzależnienia, bo one są takie spektakularne, ale ja cały czas chciałabym, Jurku, żebyś powiedział to, o czym ty wiesz lepiej, a my tutaj nie wiemy. To znaczy, wróćmy do tego mózgu, bo ja wiem, że ja miałam podobno 3 latka, jak włożyłam paluszek do kieliszka, oblizałam i zasmakowało mi. Lubię do tej pory, nie jestem uzależniona, bo nie potrafię być uzależniona. Nauczyłam się palić papierosy, dlatego że mnie drażnił dym, więc przy kolegach tam paliłam. Nie palę, umiem, a nie palę. No jak trzeba, to pracuję, ale nie jestem pracoholiczką. Jak tego, no romansowałam, ale nie stałam się tam, prawda, tam, to właśnie. No nie, byłaś seksbombą, tylko bez kierunku. Ale widzisz, ale nie uzależniłam się od tych bomb, które mam. Ty oczywiście... Tak, tylko wyszłaś za mąż, no właśnie. To nie przeszkadza sam. Natomiast mnie interesują te mechanizmy, czy ty już zgłębiłeś, czy nauka zgłębiła, jak to tamte połączenia, bo my mówimy o skutkach, a nie mówimy o tych mechanizmach. I moje drugie pytanie, przed laty pamiętam, jak opowiadałeś o najambitniejszych badaniach nad mózgiem żeńskim i mózgiem męskim i różnicach, i które jakoś najdłużej trwające wtedy badania, nie wiem, czy one są dalej prowadzone, ale to było niezwykle ciekawe, gdzie no, nie było wartościowania, że wy jesteście mądrzejsi, lepsi tam, prawda, a my tam, a my walczymy, co z głupotą i tak dalej, i tak dalej. Tylko te walory bardzo różne, które powodują, że to dziś pamiętam, jak mówisz, że na przykład kobieta, która była taką myszką, całe życie była myszką, odchowała dzieci, coś, i nagle zaczyna pisać, malować, czego facet nie zrobi, dlatego że on wszystko ujawnia, to pamiętam do dziś, jak mówisz, a to było dziesiąt ileś lat temu, a facet ja wszystko pokazuje do 18, czy jakoś tak. Tak. Ja to mówię, to chodzi o tym, że... Mnie interesuje, czy
te mechanizmy, dlaczego to tak jest, że jeden się tam uzależnia, czy to już jest zbadane, bo to w końcu by... To znaczy mechanizmy dokładnie tego, dlaczego tak się dzieje, nie są zbadane. Natomiast my wiemy w tej chwili, bo dużo było badań nad różnicami między męskim i żeńskim, ogólnie można powiedzieć tak, że mózg, jak i całe ciało ludzkie, jest zbudowane na planie żeńskim. To jest zasadniczo nasz organizm organem żeńskim, tylko obecność testosteronu w łożysku i w otoczeniu płodu powoduje, a potem jest zrobiony z jąder płodu, prawda, męskiego, powoduje, że nagle coś się zmienia i ten organizm pod wpływem testosteronu wykształca się trochę inaczej. To oczywiście związane z chromosomami XY, to my wiemy. Ale na przykład, jeżeli mamy osobnika XY, czyli mężczyznę, który jednak ma zablokowane receptory androgenowe w życiu płodowym, a zdarzają się takie wypadki, to on się rodzi jak dziewczynka. On wygląda jak kobieta, on funkcjonuje fizycznie jak kobieta, jednakże nie ma możliwości wydawania potomstwa i jest po prostu, ale ma kariotyp XY. I to są na przykład czasami niektóre wypadki sportowców, prawda, którym nagle się okazuje, robi się badania chromosomowe i znana zawodniczka, mistrzyni świata, staje się drugorzędnym sportowcem, mężczyzną, prawda? A więc, ale teraz jak się porównuje te mózgi? Na przykład, i ja bym powiedział tak, badania wykazują, że istnieją różnice w metodach rozwiązywania zagadnień, ale one doprowadzają do takiego samego celu. Kobieta bardziej przetwarza emocje w lewostronnych zespole jąder migdałowatych, a mężczyzna bardziej w prawostronnych. Ale w sumie wchodzi na to, że i jedni ludzie są emocjonalni. Są oczywiście pewne historie, które właśnie z zachowań, które są, wydaje się, są ściśle związane z płcią i czasami da się zrobić badania eksperymentalne. Na przykład było pytanie, czy to, że zabawki dziewcząt i zabawki chłopców różnią, to czy chłopcy się bawią mechanicznymi piłkami, a dziewczynki lalki, miski i tak dalej. No i teraz, ile z tego kulturowego, ile z tego genetycznego? No ale okazało się, jak badano małe makaki, to samczyki wolały samochodziki, a samiczki wolały lalki czy miski, prawda? W związku z tym to widać, że, ale to jest dość zrozumiałe, bo ewolucyjnie czego innego ewolucja chce od samców, a czego innego od samic. A to się bierze z tego powodu, że z punktu widzenia biologii samce to jest płeć znacznie mniej wartościowa. I to bardzo ładnie. Mamy grupkę 40 osobników. 20 samic, 20 samców. Ta grupa ma pewien potencjał rozrodczy, powiedzmy sobie, może mieć 20 młodych w ciągu roku. W porządku. Jeżeli z tej grupy zginie 15 samców, to potencjał reprodukcyjny grupy nic się nie zmieni. Te 5 samców sobie da radę z tymi samicami bez najmniejszego kłopotu. Nawet trójka sobie da radę, prawda? Jeżeli samice nie będą walczyły między sobą, to oczywiście. Natomiast śmierć, wypadnięcie każdej samicy, no to jest spadek o 5% zdolności reprodukcyjnej. Dlatego na przykład samce są wojownikami. Jak stado bizonów jest atakowanych przez wilki, na zewnątrz koła idą samce, byki, prawda, a krowy się chowają i cielęta do środka. I dlatego mężczyźni są żołnierzami, dlatego to zginie jakiś tam, prawda, to ten, co zostanie w dół, tym tak samo sobie da rady z tymi pozostałymi kobietami. Także stąd są te różnice i te różnice bardzo wyraźnie wpływają właśnie na psychikę. Trochę badań wynika też z różnic, wynika z wpływów kulturowych, ale one się w tej chwili bardzo niwelują. Na przykład w Europie jest jeszcze grupa taka, w której jest wyraźna różnica kulturowa między mężczyznami a kobietami, polegająca na tym, że wśród kobiet jest wiele analfabetów. I to jest południowa Portugalia, ponieważ tam kulturowo jest tak zrobione, że najstarsza córka w rodzinie opiekuje się innymi dziećmi i nie idzie do szkoły.
wysyła inne i tak dalej, a sama zostaje. I zostają analfabetką. Funkcjonują świetnie, ale teraz jak się oglądnie potem ich mózgi, to okazuje się, że ilość połączeń między lewą a prawą kolą mózgową jest u tych kobiet mniejsza niż u tych kobiet, które potrafią czytać, czyli u ich młodszych sióstr. A więc bardzo wiele takich ludzi nie istnieje. Wiele rzeczy po prostu nie bardzo możemy powiedzieć, no tak, a inaczej jest to sterowane genetycznie. Tak ja sądzę, że jeszcze w tej chwili takie odpowiedzi na pewno daje się bardzo rzadko zrobić. Oczywiście, jeżeli my potrafimy, bo w jaki sposób możemy stwierdzić jakieś różnice? Najchętniej, że to jest różnica, która jest spowodowana przez to, że jest jakiś inny gen. Czy my mamy możliwości, ażeby zmieniać geny i sprawdzać? No u ludzi oczywiście nie. Nie robimy nigdy doświadczeń z transgenicznymi ludźmi. Ale na przykład taka rzecz jak wierność małżeńska. Czy istnieje gen wierności małżeńskiej na przykład? Można tego dodać. No i to akurat nie dało się zbadać, dlatego, bo były takie dwie bardzo blisko spokrewnione gatunki norników. Jedne norniki to są takie małe, takie jakby myszy polne, tylko większe w Ameryce. Jeden był nornik przeliowy, drugi był nornik łąkowy. Ten przeliowy, który żył w gorszych warunkach, był gatunkiem monogamicznym, trwałe pary i co ważniejsze, samce opiekowały się tak samo potomstwem, współpracowały z samicą. Nornik łąkowy, który miał znacznie lepsze warunki życia, był gatunkiem promiskuitycznym. Samca, obojętnie jaką tam panienkę przyłapał, prawda, z każdą był zadowolony, z żadną się nie wiązał na długo, prawda, nie opiekował się oczywiście żadnym potomstwem, wszystko było na samiczkach, ale były na tej łące tyle żarcia, że samiczka sobie sama dała rady, prawda, wykarmić to potomstwo. Zaczęto badać, czy w mózgu jest coś różnego i okazało się, że istnieją w pewnych miejscach mózgu, związanych zresztą z obszarami reprodukcji i nagrody, znajdują się receptory jednego neuropeptydu, wazopresyny, u tego nornika przeliowego, a u łąkowego znacznie mniej. Wobec tego mówię sobie, a to może ta wazopresyna w jakiś sposób działa, a to byłoby o tyle sensowne, bo robiono takie doświadczenia, na przykład jak na czym polega ta wierność małżeńska? To było dość śmiesznie, bo tak, brano parę samczyka i samiczkę w okresie rui, samiczkę receptywną, trzymano w nocy w klatce, w porządku, zawsze takie wykorzystały te małe zwierzątka, natomiast na drugi dzień wkładano do klatki jeszcze jedną dodatkową samicę. Teraz norniki, zwłaszcza te przeliowe, miały taki zwyczaj, że jedne do drugich się tuliły, tak? Blisko stały przy boku. I patrzono, czy teraz do której będzie się taki nornik sam czy który? Do starej, z którą spędził miłą noc, czy do tej nowej, która została wprowadzona? I otóż, wbrew temu, co Państwo myślą, to nornik się trzymał starej. Czyli ma się rozwiniętą silnie pamięć rzeczy miłych związanych z aktywnością seksualną, to ona będzie zwiększała nam szansę na stworzenie trwałej pary. I stąd zresztą rada takiej wybitnej seksuologa amerykańskiej, która mówiła, jeżeli się nie chcesz zakochać w dziewczynie, z którą żyjesz, to nie sypiaj z nią. Bo jak będziesz sypiał, to wtedy się właśnie wydziela w czasie odprężenia wazopresyna, no i wpadasz we własny świat. Tam jest pytanie. Może najpierw... Ja chciałam na temat. Znaczy tutaj... A pan na temat? Inna kwestia. To może krótko na temat. Bo ja bardzo dziękuję Jurkowi Jerzemu, że zrobił nam wykład o zwierzątkach. Natomiast mam takie wyobrażenie i wiedzę od psychiatrów znanych ci oraz psychologów typu Ewa Wojdyło czy dr Woronowicz, że z ludźmi jest tak, że choroba alkoholowa na przykład, czy w ogóle choroba uzależnień od środków psychoaktywnych, czyli chemii, chwyta się, łapie się ludzi niedojrzałych emocjonalnie. Dlatego uzależnienia są inaczej nazywane chorobą emocji. I myślę, że
są ludzie, którzy są totalnie odporni, ponieważ są dojrzali emocjonalnie, bez względu na to, ile mają lat. A są ludzie, tak jak ja, która się uzależniłam, mając lat 14, po raz pierwszy próbując piwa. I ja wiedziałam, że dla mnie to jest, jak my to nazywamy, protezą. Że ja miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości i źle się czułam we własnej skórze. I nagle alkohol i narkotyki dawały mi poczucie, że jestem kimś lepszym, kimś fajniejszym, kimś bardziej seksownym, kimś bardziej mądrym, dowcipnym, etc. Co oczywiście było złudne, a przynajmniej do czasu. Więc myślę, że to jest odpowiedź na pani profesor pytanie, dlaczego tak się dzieje, że jedni ludzie korzystają z alkoholu, czy z nikotyny, czy wszystko jedno, z substancji uzależniającej i się jej nie poddają, to znaczy nie poddaje się ich psychika, ani organizm, znaczy ani ta sfera psychiczna, ani fizyczna, a są tacy, właśnie do których ja należę i wielu moich przyjaciół, którzy uzależniają się od pierwszego razu, ponieważ nagle czują, że to jest no właśnie coś, co już... To jest to. Czy to jest to? To jest prawda, ale to są jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, to i tak mówię, bo to dalej trzeba powiedzieć, no dobra, na czym to polega z punktu widzenia biologa molekularnego, bo ja tym jestem, że to jest odporne emocjonalnie, bo to też musi być jakaś przyczyna tej odporności, prawda? Nie, czy mam mniej lub bardziej wrażliwe, tak, czy dojrzałości, ale to znaczy, że ona po prostu troszkę inaczej skonstruowany zespół jąder migdałowatych, który jest tym głównym środowiskiem emocji, i znowu trzeba było badać na tym, znaczy ta, prawda, bardzo łatwo, co jak gdyby dwa podejścia w ogóle do pracy nad mózgiem, prawda? Można albo patrzeć na to holistycznie, tak patrzą psycholodzy, patrzą na całość, oglądają wszystko z góry, tak z samolotem latając nad szczytami górskimi, masz jakieś duże ten, ale się nie zna detali. Jest druga... też pracują z pacjentami, czyli mają doświadczenie. Tak, ale ciągle pracują z całymi pacjentami. Natomiast jest drugie podejście, podejście redukcjonistyczne, gdzie się szuka każdego kawałka, w ogóle od molekuł, jak wyglądają połączenia między neuronami, jak działają sieci, co tu może być defektem, bo na przykład możesz powiedzieć, że ktoś ma depresję i psycholog mówi, że nie ma depresję, a neurobiolog molekularny powie tak. I widać, u tego człowieka jest mniejsze uwalnianie serotoniny, a to mniejsze uwalnianie serotoniny, czy mniejsza obecność serotoniny jest związane z tym, że ma bardziej aktywnie działający transporter serotoninowy, który usuwa serotoninę ze szczelin synaptycznej, a to znaczy, że ma taką formę genu, w której taki alert, w którym ten transporter jest dłuższy i mniej wydajny, prawda? A są jakby dwa podejścia, zupełnie różne. Przy czym do tych psychologicznych rzeczy rzeczywiście wystarczy je znacznie łatwiej spopularyzować, a to podejście molekularne jest jakby takie nudne i suche. Natomiast naprawdę trzeba mieć holistyczne i redukcjonistyczne podejścia, się wzajemnie uzupełniają. Są pojęcia podejścia komplementarne i to jest to, co ja się zresztą zawsze starałem robić, bo ja siedziałem na poziomie molekuł, a interesowało mnie najbardziej zachowanie, prawda? I to jest właściwie esencja tego, co jest problem mózg a dusza, prawda? Mind body problem, to jest coś takiego naprawdę interesującego. Z punktu widzenia psychologa to powie dojrzałość emocjonalna, prawda? Z punktu widzenia neurobiologa to powie, no tak, bo tam jądro podstawne w amygdali cechuje się większym rozszczepieniem neuronów, czyli będzie miał większy, albo coś takiego. Czyli po chińsku dla was, ale oni wiedzą, co to robi i co ważniejsze, czasami to daje lepsze możliwości, bo powie, ma należy stosować taką metodę, która może być szybszą i wspomagającą psychoterapię. Ja uważam, że taką psychoterapię i farmakoterapia, chociaż mówię teoretycznie jestem farmakologiem, jak widać po prawacie, to ona się powinna właśnie.
Proszę Państwa. Ja jeszcze na temat bym chciał, ale jakby właśnie odchodząc od tematu tego, który teraz poruszam, znaczy powrotu do kwestii narkotyków i uzależnień, a wracając do kwestii płciowości, to znaczy jak Pan rozumie współczesną teorię genderu? Skoro do pewnego tygodnia płód nie ma zdefiniowanego układu chromosomów XXXY, czyli tylko ma jedynie X i domniemany Y lub X, to jak w takim kontekście rozumiemy współczesną teorię genderu, czyli wybierania płciowości niezależnie od naszej fizyczności? Jak Pan to rozumie i jaki jest Pana do tego stosunek? To jest bardzo ciekawe, tak. Ja sądzę, że mimo wszystko jednak płeć, nawet jeżeli nie potrafimy tego zobaczyć, jest zdeterminowana w momencie, kiedy zleją się gamety, ponieważ jest taka, zwykle zlewa się tylko jeden plemnik, wchodzi w jajo i ten plemnik może być albo X, albo Y, bo plemnik ma to ściśle zdefiniowane. To może nie być na początku widoczne, ale to istnieje. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak potem, to jest warunki, które się znajdują w macicy, determinują potem, jak płód się będzie rozwijał. Na przykład znowu, to nie są badania u ludzi, ale badania u myszy, które mają wiele płodów w macicy. Otóż okazuje się, że są oczywiście charakterystyczne cechy zachowania męskiego i żeńskiego. Ale teraz, jeżeli mamy samiczkę, jako płód, w macicy była pomiędzy dwoma płodami samiczek, to ona się zachowuje inaczej niż samiczka, która jako płód była między dwoma swoimi braćmi, dwoma płodami męskimi. Te hormony męskie, które tam się uwalniały trochę, prawda, z tego maleńkiego ciałka płodu i przychodziło, już coś zmieniało. Czyli było pod innym wpływem aktywności poszczególnych enzymów, które będą mówiły o tym, w jaki sposób testosteron ulega przemianom, bo tam są oczywiście różnego rodzaju procesy metaboliczne. Czyli, że zasadniczo tam już mogą zachodzić pewne zmiany. A teraz, jeżeli chodzi o wybór gendera, to były badania, które dawały pytanie, czy istnieją fizyczne różnice pomiędzy osobami homoseksualnymi i heteroseksualnymi. Takie badania, jeżeli chodzi o ludzi, mamy tylko u mężczyzn, a to wynikało z tego, że po prostu tylko homoseksualizm męski był ciekawy dla lekarzy z punktu widzenia epidemiologicznego w latach 80. i 90., ponieważ homoseksualizm wtedy niósł znacznie większe ryzyko złapania HIV-a. I w związku z tym po prostu lekarz standardowo pytał pacjenta o orientację seksualną. I teraz, ponieważ tutaj były badania, a potem ludzie umierali, to pan Levey przeprowadził potem badania w mózgów, szukając, czy istnieją różnice mózgów osób, które się deklarowali ludzi jako heteroseksualiści, jako homoseksualiści. I stwierdził, że z takich jądr, jest takie jądro, które się nazywa jądro zróżnicowane płciowo, albo NH3, które jest u samców większe, u samiczek prawie go nie ma. Okazało się, że u homoseksualnych mężczyzn ono jest mniejsze niż u heteroseksualnych mężczyzn i tylko niewiele większe niż u kobiet. Te doświadczenia, te wyniki były bardzo silnie krytykowane, ale badania pociągnięto dalej, mianowicie zaczęto badać barany. U baranów mniej więcej 15% baranów jest homoseksualnych. Woli kryć samce niż samice ku rozpaczy farmerów. I wtedy okazuje się, że dokładnie to samo. To samo jądro INH3 było znacznie mniejsze u baranów gejów niż u baranów straightów. A gejów czy ofiar? Nie, u baranów, które kryły inne barany. Bo teraz jest, jak dalej dochodzimy do sprawy homoseksualizmu, że są dwa typy homoseksualizmu męskiego. Jest mężczyzna, który jest genderowo homoseksualista, jest genderowo męski, tylko że po prostu woli dymać chłopaków niż panienki. Prawda? A więc jest takim super macho. I są mężczyźni, którzy mają osobowość
damską i w związku z tym jest naturalne, że poszukują opieki u męskiego partnera. I to są te osoby, które potem chętnie będą naprzód, prawda, miały żeńskie stroje, prawda, czy będą zmieniały płeć. Czy odwrotnie, jak na przykład ta u kobiety, nasza Rodziewiczówna, prawda, czy jakieś takie. Ale i teraz co się okazało? Inne jądro, to jądro, ładnie się nazywało, jądro łożowe prążka krańcowego, otóż ono jest z kolei znowu o tyle śmieszne, że ono jest znacznie większe niż u mężczyzn heteroseksualnych, u mężczyzn, które, znaczy nie znacznie, ale trochę większe, u tych, którzy są homoseksualistami czy typu męskiego, jak gdyby, można powiedzieć, natomiast u tych mężczyzn kobiecych, ono jest malutkie, ono jest nawet mniejsze niż u kobiet. Taki mężczyzna, który potem ma szansę na być, prawda, transseksualistą, on jest bardziej kobiecy pod względem budowy tych jąder niż kobieta. Także istnieją wyraźne te w mózgu. Ile z tego genderyzmu jest jeszcze kwestii kulturowych, a innych nie. Przecież są kultury, nawet w Polsce jest, w olbrzymiej większości subkultur, homoseksualizm jest rzeczą, która właściwie jest szalenie źle widziana i stłumiona, prawda? To są rzeczy, których nie powinno być. W momencie, w którym to jest, nie było, czy nie mam wiadomości, ale to możesz powiedzieć, jak to było z homoseksualizmem u Spartan? U Atyńczyków to oczywiście było jasne. Co było ze Spartanem? Norma. Ja myślę, że nie bardzo są dane potwierdzające, że było identycznie, ale nie ma też takich, które by tę tezę falsyfikowały, więc jakby posługujemy się kategorią greckości i hereńskiego, hereńskiej pederastii. Tak, bo hereńska pederastia, prawda? Bo jest sądowa. Bo co, sugerujesz, że jak to byli wojownicy, to w takim razie byli bardziej męscy i mniej... Ja sugeruję, jest kultura, w której się bardzo homoseksualizm jest prześladowany, na przykład grozi śmiercią, na szkołach islamu, to tam wiele osób potrafi tak silnie zahamować swoje homoseksualne tendencje, że nawet na tym staje się jakby prawie, że z dobrej woli mówi sobie, że jest heteroseksualny, prawda? Wiadomo, jak na przykład strasznie wzrosła w Polsce liczba osób piszących w tej chwili lewą ręką, kiedy w szkołach przestano prześladować majkutów. Także ja sądzę, że z tym genderowym to jest tak, że tam jest na pewno jest mieszanina genetyczna, mieszanina jak wyglądały pierwsze okresy życia płodowego i są wpływy kulturowe. I to jest dość trudne na razie do dysekcji. Jeszcze raz mówię, ja teraz napisałem taki artykulik o nauce w dybach kultury, ponieważ kultura nie pozwala nauce przeprowadzać pewnych doświadczeń, które były bardzo celowo, ale są tak nieetyczne, no właśnie doświadczenia do Kronengele, prawda, że po prostu takie doświadczenia nie mogą być prowadzone.